8 kwietnia o godzinie 16 rozpoczęły się pierwsze w historii Turku mistrzostwa przedszkoli w wielobojach sprawnościowo-rekreacyjnych. Było to dla nas duże wyzwanie. Nie wiedzieliśmy, czy przedszkola to jest odpowiednia grupa, która już jest gotowa do takich mistrzostw. Okazało się, że to było błędne przekonanie, ponieważ są oni stworzeni. Nie wiedzieliśmy, czy niedziela, która piękna pogoda po południe sprawi to, że ktokolwiek do nas zajrzy. Okazało się, że hala jest pełna ludzi, zarówno tych przedszkolaków, jak i ich rodziców, dziadków, kolegów, uczniów szkół podstawowych. Także impreza okazuje się, według mnie, strzałem w dziesiątkę. Uczniowie, którzy są już członkami Turkowskiej Akademii Sportu, wspomagają, pomagają, kierują tych przedszkolaków i myślę, że to jest taki materiał dla nas, dla Turkowskiej Akademii Sportu, żeby również na nich skierować swoją uwagę. Jak spisują się najmłodsi? Najmłodsi są niesamowici. Ja myślałem, że będą tylko te najstarsze grupy, a przekrój jest bardzo duży. Widać, że to, co powiedziałem na wstępie, że tutaj nie będzie przegranych, że wygra na pewno wspólna zabawa i wspólna integracja, sprawdza się w 100%. Tutaj nie ma tylko najsprawniejszych i najmocniejszych i najstarszych grup. Są najróżniejsi, którzy po prostu przyszli po to, żeby tutaj się sprawdzić. Być może w przyszłym roku oni wygrają. Emocje są duże. Ponieważ nagrodą specjalną jest voucher wartości 1000 zł ufundowany przez burmistrza miasta Turku Romualda Antosika. To siłą rzeczy wzbudza emocje, ale to dobrze, bo o takie emocje nam chodziło. O pozytywne emocje, zostawienie tutaj wszystkich takich swoich frustracji, które u takich małych dzieci też są. Czy w tym roku najmłodsi mogą się spodziewać jeszcze tego typu imprezy? Myślę, że mogą się spodziewać. Stowarzyszenie Kopernik Plus w ramach Turkowskiej Akademii Sportu organizuje we wrześniu w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu cykl imprez sportowych dla różnych grup wiekowych. Nie wyobrażamy sobie, że w tym roku nie zrobić imprezy dla przedszkolaków. Chcemy też próbować pobić rekord Polski w aerobiku, który w zeszłym roku wyniósł 1629 osób. Jest to dużo, ale myślę, że widząc zaangażowanie przedszkoli, że przedszkolaki wspomogą nas i z tym rekordem sobie poradzimy.